Hejka kochani, witam was na moim kanale, a dzisiaj zabieram was na stajennego vloga z pracy z ziemi i takiej jakby codzienności z moim astmatykiem. Siema, jestem już na stajni. Będziemy teraz szykować wszystko do inhalacji dla chłopaka. I właśnie to będzie to taka rutyna przedtreningowa z nim. Jak wygląda u niego inhalacja i w ogóle my jesteśmy w takim mega delikatnym zaawansowaniu astmy, więc on nie potrzebuje jakichś leków, nie wiadomo czego. Inhaluje go zwykłą solą fizjologiczną. Zresztą zaraz wam pokażę, chociaż ja mam trochę za małe stężenie, muszę iść do apteki kupić mu nieco większe. Tutaj mam inhalator w takiej torbie. Położymy go sobie tutaj. Nasza kotka jest jedna. Zabunkrowane, ukryte pod poduszką mam też maskę do inhalacji. To już jest taka typowo końska maska. Znaczy może nie typowo końska. Robiona na drukarce 3D, zamawiana. Będziecie mieli link w opisie, kto będzie tam zainteresowany, bo nie wiem, czy oglądają to osoby, które mają astmatyków, czy nie. Ale polecam maseczkę, całkiem spoko się sprawdza. Tu mam zwykły inhalator, do niego też mogę ewentualnie znaleźć link, chociaż ja nie pamiętam, jaki to jest dokładnie. Tutaj mamy nasz pojemniczek, a tutaj mamy sól fizjologiczną, która mi się kończy, ale to jest tu małe stężenie, więc muszę iść po jakąś mocniejszą. Okej, więc złożymy sobie ten pojemniczek. No to jest zwykły inhalator, taki jak ma się w domu dla ludzi. Ja się staram zawsze mu wlewać około 10 ml, tu jest 6 maksymalnie, więc najpierw leję mu 6, potem dolewam 4 i tak mniej więcej pół godzinki wychodzi, więc całkiem spoko. Jakby się ktoś zastanawiał, co to jest, to mam generalnie dwa pojemniczki, jeden pasuje do maski, a ten pasuje do inhalatora. I po prostu musiałam jakoś poszerzyć ten tutaj twór, żeby do maski wchodziło i się nie rozwalało. A teraz weźmiemy sobie przedłużacz naszego inhalatora i wszystko podłączymy. A póki jeszcze nie mamy konia w stajni i jeszcze się nie inhaluje, to zrobimy mu jedzonko. Dobra, teraz tylko dostaję z Horse Light na Respirol, taki, 4 miarki, tak jak pisze na opakowaniu, więc to sobie weźmiemy. Według mnie to tak za bardzo nie ma zapachu, ale według mojej mamy pachnie, tak delikatnie śmierdzi, oj, właśnie stapać, więc 4 takie miareczki wsypujemy do jedzonka. Dzień dostawał Respiro Forte z Eggersmana. Tylko że to jest nieco droższe i jest tego mniej, więc chciałam przetestować coś innego, co podobno też działa. Zobaczymy, jeśli nie, to wrócimy do Respiro Forte, a jeśli nie, to może przetestujemy jeszcze coś z Cortaflexu, ale to już w ogóle takie półki cenowe, że masakra. Tutaj do inhalacji jest wszystko przygotowane, inhalator i dam też dwa uwięzy po bokach, żeby mój konik stał w miejscu, w sensie on stoi. Ale wiadomo, pół godziny wytrzymać tak po prostu bez ruchu jest dosyć ciężko. Więc uwiązy mają mu w tym pomóc, żeby po prostu stał, poszedł spać i nic nie robił. Biorę kantar, ukroję też kawałek jabłka, ale pójdziemy sobie najpierw przygotować plac. Tam są ustawione pachołki, nie wiem czy widać, to będziemy slalomik sobie robić. Tutaj jest taki ten do dotykania i tutaj mamy ścieżkę i na niej będziemy robić różne rzeczy. Cześć, piękny! Chodź, Misiek, chodź.
chłopak przypięty, niekoniecznie zadowolony, co? Ale chrapki ma strasznie brudne, więc przetrę mu chrapki chusteczką i podłączamy gościa do inhalatora, co nie, misiek? No jaki usyfiony jestem. Pamiętajcie, żeby czyścić codziennie chrapy swoim koniom, bo to, co czasami można znaleźć w nosie, jest straszne. Maska założona, inhalator podłączony. Włączamy. I konik się inhaluje. Kiedy chłopak ma inhalację, jak widzicie, ja go zazwyczaj czyszczę i siodłam, ale dzisiaj no nie siodłamy, bo pracujemy z ziemi. O, chłopak, jak ma inhalację, zajmują to, tak jak już wcześniej powiedziałam, pół godziny, więc no czasami po prostu muszę poczekać dłużej, a niekoniecznie dzisiaj był z tego zadowolony, w dodatku gryzłem go muchy. Jeszcze póki chłopak się inhaluje, to zagotujemy wodę na mysz. Miał jakieś ciepłe, dobre jedzonko po pracy z ziemi. Ogólnie to chciałam powiedzieć, że tutaj nie ma na czym położyć telefonu i widać nas tylko w ten sposób, jakby świat za krab. Więc zaraz mu wyłączam inhalator, bo już praktycznie przeinhalowało mu się wszystko. No i niestety nie będziecie go zbytnio widzieć, bo no jest za kratką. Przybliżyłam to możliwie jeszcze bardziej. Wyłączyłem mu inhalator. Odepniemy to, ledwo widać, to odepniemy i to odepniemy też od inhalatora i to sobie zostawimy, to jest do umycia, żeby zachować higienę. No kurczę, nie widać. O. I zdejmujemy też inhalator, znaczy wąż, maskę. Chłopak teraz bierze kilka głębszych wdechów. Dobry koniec, super. I będziemy się przekładać na halter, bo on ma na razie zwykły kanter, ale że będziemy sobie pracować z ziemi, to przełożymy się na halter. Gość już na halterku. Weźmiemy sobie jeszcze tylko bacika jakiegoś. O, jest ostrość. Weźmiemy sobie jakiegoś bacika i będziemy iść. O, tu możecie zobaczyć, teraz mu glut poleciał. Chodź tutaj, daj, pokaż pyszczek. Tu, o, o. Teraz mu glutek poleciał dopiero. Więc mu wytrzymy gluta, bierzemy bacika i idziemy. Sesyjkę pracy z ziemi zaczęliśmy sobie od zwykłych zatrzymań i cofań. Chciałam mu je przypomnieć, ale tutaj jak zobaczycie, mogłam go nagrodzić już trochę wcześniej. Zły miałam timing, bo chciałam jakby wyegzekwować od niego na początek trochę większe cofnięcie, bo już wcześniej ogarniał moją komendę, którą daję mu do cofania. Ale no, on na początku nie za bardzo był do pracy, więc musiałam użyć jakby mocniejszego potrząsnięcia ala liną, bo takiej typowo liny nie mam, ale został nagrodzony za cofnięcie i mogłam kontynuować naukę. Zresztą za chwilkę zauważycie, zrobimy od razu powtórzenie tego ćwiczenia i ponowne wycofanie, żeby zobaczyć, czy ogarnął, o co mi wcześniej chodziło. Ponownie, jeżeli dobrze wykona ćwiczenie i cofnie się na mój sygnał, nagradzam konika. Tu widzicie, zrobił dwa kroczki do tyłu i jest pochwalenie. W momencie zdecydowałam się wprowadzić mu jeszcze dodatkową komendę na zatrzymanie, żeby jakoś to trochę urozmaicić i oczywiście za zatrzymanie chwalimy i potem znowu cofam, za co osobno będę go nagradzać i chwalić. Mogli się zauważyć, że zrobił jeden kroczek do przodu, ale ja się kompletnie tym nie przejmuję, po prostu koryguję jego błąd. I nie nazwałabym tego błędem, a bardziej próbą zrozumienia i rozgryzienia, o co mi chodzi. Z krótkimi sesjami ćwiczeń dodaję też przerwy, ale takie kompletne przerwy na to, żeby zajął się trawą i chwilę odpoczął od tego, że trenujemy. Ja też chcę dodać, póki jesteśmy w miarę na wstępie tego całego filmiku, jeżeli chodzi o część pracy z ziemi, że ja jestem amatorem i samoukiem. Oczywiście jakby bazuję się na osobach, które się na tym znają, na książkach i tak dalej, ale raczej nie byłam na żadnych szkoleniach, nie jestem w tym ekspertem, więc robię to, co uważam za słuszne.
Oprócz takich zatrzymań, cofań i ruszeń na komendę, ćwiczyliśmy też sobie chyba jako jedną z ulubionych ćwiczeń po prostu dotykanie przedmiotu na komendę. Zerka do mnie, oczekując nagrody, po prostu dalej wskazuje mu przedmiot, który ma dotknąć i nie przejmuje się tym, że nie wie, o co mi chodzi początkowo. Oczywiście, jak możecie zauważyć, po chwili ogarnął, o co chodzi i od razu nagroda po dotknięciu pachołka. Pachołka wycofuję chłopaka i powtarzam ćwiczenie jeszcze raz. I dzisiaj zrobiłam tak 3-4 razy i zakończyłam to ćwiczenie, bo dobrze mu wychodziło. Stwierdziłam, że okej, kończymy. Jak zrobił to z takiej w miarę dużej jak dla nas odległości jak na początek, to po prostu zmieniłam ćwiczenie. Było najlepsze nasze ćwiczenie dzisiejszego dnia. Rozbiegnięcie skusa, zatrzymanie, cofnięcie na komendę ręcznie bez mojego ruchu ręki. Pochwaliłam go i na tym zakończyliśmy. Część ćwiczeń była poza kamerą robiona, na przykład ten slalom z pachołków albo dotykanie pachołka w sensie w inny sposób. Zakończyliśmy naszą sesyjkę z ziemi. Bardzo dobrze, za kłapą pod koniec o co chodzi, jutro też sobie poćwiczymy. Ale zrobił ćwiczenie bardzo dobrze, dwa razy. Za pierwszym razem tak, za drugim razem to, co mieliście nagrane, zrobił świetnie. Więc stwierdziłam, że koniec. Wykonał bardzo dobrze ćwiczenie, ogarnął komendy, które praktycznie dopiero co mu wprowadzam. Więc ma tyle na dziś, idziemy się masować. Okej, więc technicznie rzecz biorąc, mam ze sobą książkę Mastersona. Masterson i będę najpierw robiła z nim ćwiczenia, dzisiaj planuję z nim zrobić na zadnie nogi. Później was przyniosę trochę do dołu, nie będziecie widzieć całego konia, tylko jego nogi. Mam pozaznaczane strony. O, widzicie, będziemy robili presę nad zadem od dołu. Każą mi wziąć tył. O. Mam poczekać, aż on się rozluźni troszeczkę. Zapać go za pazur, pod pazur, nie? Czekać, aż on zacznie się rozluźniać. Trochę ciężkie ma to kupić, to może być. Okej, okay. Zaczyna obciążać mi nogę. Ładam ją. Chcemy, żeby on tutaj jednak tą nogę chwilę potrzymał. Nie jest to może jakiś maksymalny wykrop, ale zaczynamy od delikatnych, bo on ma po prostu delikatnie, że tak to nazwę, zblokowany zadek. Pod siebie. Super! Relaksuj się. Wiecie. Pięciu tylnych nóg pod kłodę i owocnemu dziwanku. Biorę się za przody i tutaj tak samo cofam je pod kłodę po prostu. Najpierw lewy, potem prawy. Czekam, aż on sam zabierze nogę z miejsca, w którym ją odłożyłam. Super koń. Z was zastanawiał, co ja aktualnie robię biednemu zwierzęciu, to jest to rozluźnianie jakby szczęki. Nie pamiętam, na jakim konkretnie kącie to widziałam, ale robienie tego raz na miesiąc podobno dla konia jest mega spoko. Zresztą sami możecie zobaczyć, jak on ziewa, bo dawno tego w sumie nie robiłam dla niego, a mega dużo napięć konie trzymają w swoich pyskach i fajnie widzieć, jak mogą je spuścić z siebie. Wszystkim niosę mu mesz, który przecież wcześniej dla niego przygotowaliśmy. Myślę, że nie. Trzymaj meszyk, gościu, tylko zabierz go. Końskie asymery moment. Szyku, umyciu i wysmarowaniu puzdra oliwką, odprowadzam chłopaka na padok i biorę się za prowadzenie lekcji. Po wszystkim z ziemi jeszcze wzięłam kucynkę, ale nie mam tego nagrane, więc najcieszę się po prostu dupeczką. Słodka dupeczka. Ja już wracam na chatę lewerkiem. Koniki wypuściłam na dalsze padoki, zaczęłam prowadzić jazdy. Wróciłam, znaczy skończyłam. Zaczęło padać deszcz, więc siedziałam praktycznie godzinę na stajni, czekałam, aż przestanie padać, bo pół godziny w takim potężnym deszczu mi się nie widziały. A więc wracam, jak już nie pada. Tym samym chciałam też zakończyć dzisiejszego vloga. Mega wam podziękować za oglądanie i zachęcić was do subskrypcji tego kanału. Także widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, cześć! I naszą sól, o Jezus. Respiro forte. Już, o Jezus.